Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o kilku sprawach, o wystąpieniu Marcina Zielińskiego w G4 i o tym, co on ostatnio wyrabia, o tym, że biskup ordynariusz uznał objawienia w Trevignano Romano Giseli Cardia za fałszywe, kłamliwe, świadomie kłamliwe, o tym, co zrobi w takim razie ksiądz bliźniak, który na tych objawieniach budował wszystko, można powiedzieć. No i kwestia ostatnia PH24, które wiedząc, musiało wiedzieć, czym zajmuje się ksiądz bliźniak, promowało go ostatnio na początku grudnia 2023 roku, o czym robiłem ostatni program. Nim przejdę do tych wszystkich tematów, to jedno prywatne ogłoszenie, powtarzam, jak w zeszłym roku, szykujemy się z żoną i kotem na długie wakacje, pierwszy miesiąc w Nałęczowie, no to z głowy, lipiec, sierpień, gdzieś, prawda? I tu jest problem wynajęcia czegokolwiek aż na 2 miesiące, bo wynajmujący domki, domy, bo coś takiego nas interesuje, żeby był ogród, żeby dla kota, nie tylko dla kota, żeby była woda blisko do kąpieli, żeby był w miarę blisko sklep, kościół, bo nie mamy samochodu. No i w zeszłym roku to zaeksperymentowałem, udało się jeden dom letniskowy, z którego ludzie mało co korzystali, odstąpiono nam nawet na 3 miesiące, ale skorzystaliśmy z niego miesiąc, a później 2 miesiące na Mazurach, gdzie był dom w zasadzie komercyjny, ale wynajęty za 1/3, powiedzmy, ceny, więc tutaj też w tym roku ogłaszam, że poszukujemy czegoś takiego na lipiec, sierpień. Przechodzę do tematu. Przysłano mi mailem informację, konkretnie pan Mrotek, o tym, że 13 marca Marcin Zieliński pojawi się w sanktuarium G4. Znalazłem takie ogłoszenie później na stronie miejscowej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Tak podejrzewam, że to taka właśnie wspólnota. Ogłoszenie jest następujące. Sanktuarium Matki Bożej G4, środa 13 marca, godzina 18. Po wieczorze dla Jezusa 9 marca zapraszamy Was w środku tygodnia na wieczór uwielbienia, na którym będzie z nami modlił się Marcin Zieliński. To będzie dobry czas z Duchem Świętym. No i kiedy Lidl chciał tam budować swoje centrum i wysypisko śmieci tymczasowe, nie wiadomo jeszcze, co będzie z tym, księża z sanktuarium G4, gdzie nie reagowali na to negatywnie, teraz albo zapraszają, albo zgadzają się na to, żeby Marcin Zieliński, heretyk jakby nie było, działający nie tylko w ramach Kościoła katolickiego, ale i jak wynika to z doniesień w internecie, w ramach różnych zborów i zielonoświątkowych i protestanckich, że będzie on w G4, prawda? To jest jakieś no, uderzenie, ja bym to tak określił, uderzenie w G4. No i teraz sprawdziłem, co Marcin Zieliński mówi na temat Matki Bożej. Znalazłem jeden program z 2019 roku, gdzie on w takim swoim kwadransiku, czyli 15 minut, wykłada naukę zawartą w dokumencie Soboru Watykańskiego drugiego o nazwie Lumen Gentium, naukę o Matce Bożej, no i wyróżnia 3 punkty. Pierwszy punkt tam głoszony, pobożność maryjna musi być chrystocentryczna, oczywiście. Drugie mówi, że są 3 pobożności maryjne, różaniec, i tutaj się za bardzo nie tłumaczy, dlaczego w jego życiu nie ma różańca.
Później mówi, no, że ważne są tytuły maryjne i tutaj podaje jeden tytuł, Matka Cudów, prawda? To takie skierowanie uwagi na jego samego i na ruchy charyzmatyczne. No i wreszcie naśladowanie Maryi. No i zadaje pytanie, co to znaczy naśladować Maryję, znaczy, bo Maryi, co robi Maryja? Maryja idzie za Chrystusem, chce być wierna Chrystusowi, chce realizować Jego wolę. No to my jesteśmy Maryjni, mówi Zieliński, bo wspólnota charyzmatyczna jest formą naśladowania Maryi, bo idzie w kierunku Chrystusa. Bardzo to karkołomne i takie, no, lekkie, żeby powiedzieć bardzo ostrożnie, pranie mózgów. Ostatnia informacja, która dotyczy Marcina Zielińskiego, pojawia się w różnych miejscach w internecie. Przeczytam jeden z takich tekścików. Marcin Zieliński, będąc gościnnie we wspólnocie Głos na Pustyni, przyznaje się do tego, że fascynował się nagraniami z YouTube, na których pewien znany uliczny uzdrawiacz wydłużał nogi napotkanym osobom. Cóż, choć Marcin nie podaje nazwiska tego magika, to nie jest większą trudnością skojarzyć to z osobą Todda White'a, bardzo znanej postaci ruchu przebudzeniowego Awakening, czyli Toronto Blessing, który słynie właśnie ze sztuczki wydłużania nóg, jak również innych ulicznych cudów. Jak sam Marcin opowiada, bardzo zapragnął takich cudów w swojej posłudze i ma już na koncie wydłużenie nogi co najmniej 15 razy, w tym nawet o kilka centymetrów. Tutaj jednym ze źródeł, który podaje ten tekst, czy podaje te informacje, jest portal apologetyka.org. No i teraz kwestia zasadnicza, informacja, którą podały różne portale, różne osoby na Facebooku, różni kapłani. Między innymi była na Opoce w dniu 7 marca. I też PH24. Na stronie internetowej diecezji Civita Castellana z datą z 6 marca został zamieszczony dekret, w którym biskup miejsca Marco Salvi odniósł się do domniemanych objawień maryjnych w Trevignano. Stwierdza w nim jednoznacznie: constat de non supernaturalitate, nie ma nic nadprzyrodzonego. Biskup Salvi wyjaśnił, że podjął ten krok po odpowiednim okresie wnikliwego rozeznania, po wysłuchaniu świadectw napływających z okolicy i korzystając z ustalej komisji ekspertów złożonej z mariologa, teologa, kanonisty, psychologa, a także z ekspertyz zewnętrznych, czytamy w dekrecie. Biskup poinformował także, że zabrania nie tylko sprawowania sakramentów i publicznych modlitw w miejscach wydarzeń w Trevignano, ale także nawet udawania się w te miejsca. Wezwał rzekomą wizjonerkę Giselle Carrie oraz inne osoby zaangażowane w szerzenie kultu miejsca, aby uszanowały jego decyzję i wyraziły gotowość do podjęcia procesu oczyszczenia i rozeznania. Czytamy w Avvenire, największym włoskim dzienniku katolickim. Biskup wyjaśnił też, że tytuł Madonna z Trevignano nie ma żadnej wartości kościelnej i nie można go stosować, nawet w kontekście cywilnym. Przestrzegł wiernych, by nie brali udziału w żadnych prywatnych lub publicznych celebracjach potwierdzających nadprzyrodzoność wydarzeń, mających wywrzeć na nim presję w celu zmiany decyzji. Włoski dziennik informuje, że wydarzenia z Trevignano rozpoczęły się w 2016 roku, kiedy Gisela Cardia zaczęła opowiadać o rzekomych objawieniach Maryi płaczącej krwawymi łzami. Sprawa wywołała wielkie zainteresowanie włoskich mediów i wiernych, którzy zaczęli gromadzić się w miejscu domniemanych objawień. Trevignano stało się miejscem pielgrzymkowym, odwiedzanym przez wiernych także spoza Włoch. Teraz decyzja miejscowego biskupa potwierdza, że dla Kościoła nie ma w tej kwestii nic nadprzyrodzonego.
pisze włoski dziennik. Oznacza to, że według kościoła Skarpula nie tylko w rzeczywistości nie miała objawień, ale także działała w złej wierze, czyli celowo, Skarpula to prawdziwe nazwisko Giseli Karti, ale także działała w złej wierze, czyli celowo kłamała. W dokumencie informującym o decyzjach diecezji przytoczono kilka przykładów, które zdaniem komisji świadczą o autotematyczności i nierzetelności skarpuli. Tutaj to już jest z prasy włoskiej. Zajrzałem do mediów włoskich, tam wiele podawało informacje, ale wszystkie praktycznie takie same. To właśnie mniej więcej takie jak to, co czytam. W każdym razie jest tam trochę więcej niż w polskich doniesieniach, bo jest mowa o kłamstwach Giseli Cardi, krzywoprzysięstwie, niespójnych zeznaniach, błędach doktrynalnych, nierzetelności i działalności zarobkowej. I Gisela Cardia na to zareagowała, jedna z włoskich gazet to przytoczyła, znaczy powiedziała, że nie dostosuje się i dalej będzie spotykać się z Matką Bożą i Bogiem. No i teraz jednym z głównych promotorów Giseli Cardia w Polsce, a pewnie można powiedzieć, że i w Europie, jest ksiądz dr Grzegorz Bliźniak. Budował na tym swoje nauczanie. No i jak zaczęły się te kłopoty, różne kłopoty, znaczy te skandale wokół Giseli Cardi, to nie miało żadnego wpływu na jego stanowisko. I ostatnie jego programy na YouTube, no to cieszące się dużą oglądalnością, bo na przykład był program no, miesiąc temu pod tytułem Rok 2024, przed Polską czas wielkiej próby, mówi Maria Strewiniano. No i to jest program księdza Bliźniaka. Obejrzało go dotąd 125 tysięcy osób. Drugi program, kolejny z 23 lutego, gdzie ksiądz Bliźniak znaczy tworzy taką dramaturgię, mogącą przerazić niektórych widzów. Tytuł programu: Jak przygotować się na nadchodzącą wojnę? Poradnik przetrwania dla katolików. 23, jeszcze raz powtórzmy, lutego 2024. No i tutaj cytuję jedną z ostatnich objawień, jakie miała Giselia Cardia, znaczy orędzie Maryi z 27 stycznia 2024 roku. I mówi: Wojna jest u bram. Dodaje, poprawia się, wojna stoi w drzwiach, obce wojska przemaszerują przez Polskę. Zajrzałem w to objawienie, w to orędzie, tam jest, no, wojna jest u bram, najbardziej dotknięte będą Niemcy, Francja i Włochy. Więc to zdanie, obce wojska przemaszerują przez Polskę, to już pochodzi od księdza Bliźniaka. No i teraz 9 grudnia ksiądz Grzegorz Bliźniak został zaproszony do programu YouTube PH24 i ten program pojawił się pod nazwą Ksiądz Grzegorz Bliźniak, spowiedź generalna, ratunek na czasy ostateczne, znak zapytania. No i program był o spowiedzi generalnej, tylko że no, siłą rzeczy była to promocja księdza Bliźniaka, prawda? PH24, wielu polskich tradycyjnych katolików ma bardzo dobrą markę, zaglądają na jego stronę internetową, czytają teksty, no,
no, większość tych tekstów ich zachwyca. Także no, jeżeli PH24 o czymś negatywnie się wypowiada, no to jest to ważne. Jeżeli o czymś pozytywnie, to jest ważne. No i teraz wystąpienie, zaproszenie księdza Grzegorza Bliźniaka, no to jest jakaś forma jego promocji i jakaś forma podniesienia jego prestiżu w oparciu o autorytet PH24. Więc wydaje się, że no jednak PH24 się powinno wypowiedzieć na ten temat, bo ono zamieściło ten tekst, który czytałem i nic więcej. Ksiądz Bliźniak na razie milczy, nie znalazłem w internecie ani na żadnej stronie związanej z księdzem Bliźniakiem, znaczy nigdzie, również na żadnej stronie związanej z księdzem Bliźniakiem, czyli tych Misericordian, czy tego jego zakonu, który rejestrował w różnych diecezjach i później biskupi nie chcieli tego zakonu. I przenosił się do kolejnej, tak był na Ukrainie, we Włoszech, teraz na Węgrzech znalazł jakiegoś biskupa, w Polsce, na Podkarpaciu, gdzieś tam był zakaz jego wystąpień. On woził zresztą Gizelę Kardię po Polsce, też w swoim czasie bardzo ją promował i cały czas ją promuje. No i teraz czekamy na jego oświadczenie, na to, no co teraz powie, prawda? Bo no, albo musi zrezygnować, odciąć się od Gizeli Kardia, albo musi zanegować dokument biskupa ordynariusza. Ten dokument jest bardzo obszerny, liczy no, ponad 6 stron. Można go znaleźć w internecie, fotokopię po włosku. No i tam są liczne argumenty, dowody na to, że Gizela Kardia kłamała, że podawała jakieś informacje o jakichś różnych cudach i zjawiskach nadprzyrodzonych, podawała je w mediach, a ich nie było i nie dostarczyła komisji kościelnej żadnych jakby dokumentów, informacji, zeznań świadków i tak dalej. Między innymi tutaj mowa o tym cudzie, który od początku dla mnie był zabawny, to znaczy rozmnożenie pizzy i klusek gnocchi, prawda? Taki jakby naśladujące rozmnożenie chleba i ryb przez Chrystusa. Robiłem sam i z panem Dariuszem Pawlakiem wiele programów na temat objawień prywatnych. Przestrzegałem przed tymi objawieniami, które nie mają zatwierdzenia przez Kościół. Przypominałem, że no, podstawowa dla nas jest doktryna, a nie jakiś głos, który podobno jest głosem Maryi, który tam usłyszała jakaś Lenkiewicz, jakiś tam inna osoba. I o tym pamiętajmy, że objawienie, z każdym objawieniem prywatnym może się skończyć tak jak z tym. Znaczy, zapewne będzie tak, że znajdą się tacy, którzy będą mówili, że ten biskup miejscowy we Włoszech jest zły, modernistyczny, sługa szatana, mason i tak dalej, tylko no. Po pierwsze, jak będziemy tak postępowali, to już nie będziemy w Kościele katolickim, jak zawsze tak będziemy postępowali. A po drugie, no tutaj biskup, ta komisja pracowała długo, ale rzetelnie, biskup podaje dowody. Zastanawiam się nad tym, czy no, przetłumaczyć ten dokument cały biskupa i go odczytać, ale chyba nie warto. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.